Wieczorem 10 kwietnia francuska agencja prasowa informuje o odnalezieniu ciał wszystkich ofiar. Późniejsze oficjalne komunikaty podawać będą inną wersję o trwających poszukiwaniach. Jeszcze dwa dni później mowa będzie o potrzebie podniesienia dużych części wraku w nadziei odnalezienia brakujących 5 ciał. Tymczasem poza rozpoznanymi już przez brata zwłokami prezydenta Polski, które zaraz nazajutrz prosto ze Smoleńska powrócą do kraju, wszystkie inne szczątki najpierw trafić mają do Moskwy, skąd dopiero po urzędowej identyfikacji przewiezione zostaną do Warszawy. Przenieśmy się do Moskwy, gdzie dokonywana jest identyfikacja ciał ofiar. Powiedz, jak długo może potrwać identyfikacja? Tego tak naprawdę tutaj nikt nie wie i chyba jeszcze trochę nie będzie wiedział, dlatego że do identyfikacji większości ciał ofiar będzie potrzebne badanie DNA. Pracuje 11 rosyjskich patomorfologów. Oni powiedzieli, przyjmujemy każdą pomoc, bo to jest wielka tragedia dla was i wiemy, że chcecie jak najszybciej zakończyć to, co jest najbardziej przykre dla rodzin, czyli identyfikacja zwłok. Do Moskwy dostarczono już materiał porównawczy do badań. W nocy przyleci kolejny samolot z transportem szczególnym. Specjalne trumny, będzie to duży transport. Trumny zostaną przewiezione przez naszych rosyjskich partnerów tutaj i najprawdopodobniej we wtorek rano pierwsza część ciał ofiar tej tragicznej tragedii trafi do Polski. Wojskowe Okęcie. To samo lotnisko, z którego kilka dni wcześniej, 7, a potem 10 kwietnia, na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, odlatywały dwie osobne delegacje. Na płycie lotniska, prócz rodzin ofiar, obecni są przedstawiciele najwyższych władz. To w większości ludzie jednej partii, którzy od kilkudziesięciu godzin niemal niepodzielnie rządzą Polską. Właśnie przejęli urząd prezydencki, a już wcześniej kontrolowali obie izby parlamentu i Radę Ministrów. Niektórzy z nich osobiście angażowali się w kampanię propagandową, której stałym elementem było kwestionowanie autorytetu i kompetencji Lecha Kaczyńskiego. W ostatnich miesiącach i tygodniach trwała zakulisowa rozgrywka, mająca na celu odebranie udziałowi prezydenta w uroczystościach żałobnych w Katyniu statusu oficjalnego. Szczególną rolę odegrał w tej intrydze szef kancelarii premiera Tuska, Tomasz Arabski. Niespełna miesiąc wcześniej minister Arabski specjalnie w tej sprawie złożył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się m.in. z wicepremierem Igorem Sieczinem
i z zastępcą szefa kancelarii rządu Jurijem Uszakowem. Decydująca rozmowa odbyła się z dala od oficjalnych gabinetów, o 10 minut drogi od Kremla, po drugiej stronie rzeki, w restauracji Dorian Gray. Pracownica polskiej ambasady, obecna tam jako tłumaczka, została przez ministra arabskiego wyproszona od stołu w momencie, kiedy rozmówcy przeszli na chwilę na język angielski. Minister arabski zażądał od niej później zachowania w absolutnej tajemnicy treści spotkania z Rosjanami, co zdaniem jej przełożonego ambasadora Jerzego Bara było dość niezwykłe i rzadkie. Analogiczne spotkania, podobnie oficjalne w treści i tak samo nieformalne co do okoliczności, odbyły się w Warszawie, również w lokalach restauracyjnych, m.in. z udziałem ambasadora Rosji Jurija Grinina. Rezultatem będzie zgodne traktowanie przez rządy obu państw wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu jako prywatnej. Zarówno administracja moskiewska, jak i warszawska nie podejmą na czas stosownych działań przygotowawczych i zabezpieczających na poziomie odpowiadającym oficjalnemu statusowi i powadze głowy państwa polskiego. W złożonych później zeznaniach ambasador Barr stwierdzi wyraźnie, obstrukcja w tej kwestii leżała po stronie rosyjskiej. Nota w tej sprawie została wniesiona 22 marca, a jeśli ze strony rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie występowała gotowość do współpracy i udzielania nam pomocy, to przypuszczalnie, stwierdził Barr, musiała występować jakaś blokada ze strony administracji premiera bądź prezydenta Federacji Rosyjskiej. Ambasador Barr zapamiętał wzburzenie arabskiego po rozmowach z Sieczinem i Uszakowem w restauracji Dorian Gray. Według zeznań tłumaczki odwrotnie. Arabski nie był wzburzony, wręcz raczej usatysfakcjonowany przebiegiem rozmów. Tomasz Arabski nigdy nie zrelacjonował przebiegu ani nie wyjaśnił niekonwencjonalnych okoliczności swoich ściśle poufnych rozmów z Rosjanami. 3 lata później Arabski zostanie dyskretnie wycofany z polskiej sceny publicznej, wyjedzie do Madrytu, mianowany przez prezydenta Komorowskiego na stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej. Podobnie inni urzędnicy, dowódcy i funkcjonariusze odpowiedzialni za niezapewnienie wizycie prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu odpowiedniego statusu i warunków bezpieczeństwa nie poniosą żadnych konsekwencji karnych ani nawet służbowych. Nikt nie zostanie zdymisjonowany. Wręcz przeciwnie, niektórzy otrzymają odznaczenia, nagrody i awanse. Z czasem zajmą kolejne eksponowane stanowiska. Marian Janicki, szef Biura Ochrony Rządu, bezpośrednio odpowiedzialny za fizyczne bezpieczeństwo głowy państwa, jeszcze w tym samym roku odbierze od ministra spraw zagranicznych Sikorskiego odznakę Benemerito za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. A rok później awansowany zostanie przez prezydenta Komorowskiego na wyższy stopień generalski. Marian Janicki, za młodu funkcjonariusz komunistycznej milicji obywatelskiej, pracę w Biurze Ochrony Rządu zaczynał jako kierowca Lecha Wałęsy. Z funkcji szefa tej służby zrezygnował, przechodząc do pracy w sektorze prywatnym. Pomimo uznania przez prokuraturę, że 10 kwietnia 2010 roku ochrona prezydenta Polski w Smoleńsku praktycznie nie działała, generał Janicki nigdy nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji. Samoloty przywożące z Moskwy kolejne partie trumien lądować będą na wojskowym okęciu jeszcze parokrotnie. Trumny opatrzone tabliczkami z nazwiskami osób figurujących na oficjalnej liście pasażerów i załogi polskiego Tupolewa przekazane będą rodzinom, które w większości już w Moskwie przekonano, że otwieranie trumien w Polsce nie będzie możliwe ze względu na przepisy celno-sanitarne i procedury rosyjskie. Tak w każdym razie zrozumiane zostały sugestie obecnych w Moskwie ministrów warszawskiego rządu, Arabskiego i Kopacz.
pogrzeby wszystkich 96 ofiar tzw. katastrofy smoleńskiej odbędą się w różnych miejscach kraju. Niektóre zwłoki zostaną spopielone. Ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz, która osobiście nadzorować miała procedurę identyfikacji zwłok, tak o tym opowiadała z trybuny parlamentarnej. Wyruszyłam do Moskwy następnego dnia po tragedii. Z wielką uwagą obserwowałam pracę naszych patomorfologów, polscy lekarze, kiedy założyli fartuchy i stanęli do pracy razem z lekarzami rosyjskimi, to nie musieli do siebie nic mówić. Wykonywali jak fachowcy swoją pracę. Minister Ewa Kopacz, przyszły premier polskiego rządu, niewątpliwie kłamała. Okazało się, że polscy specjaliści w ogóle nie uczestniczyli w tej procedurze. Protokół wystąpienia pani Kopacz zostanie później sfałszowany. Nie znajdą się w nim dokładnie te słowa, które właśnie słyszymy. Najmniejszy skrawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy, wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku, na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Dopiero po wielu miesiącach, między innymi w związku z ujawnieniem licznych niejasności i rozbieżności w rosyjskich protokołach sekcji zwłok, kilka rodzin zdoła doprowadzić do wszczęcia dochodzeń i przeprowadzenia ekshumacji. Wyniki okażą się szokujące. Ujawnią bowiem bezsporne fakty bezczeszczenia i zamiany zwłok. W roku 2012 okaże się, że 2 lata wcześniej na pewno nie spoczęli we własnych grobach m.in. dwaj duchowni, a także były prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i legendarna współzałożycielka Solidarności Anna Walentynowicz. Solidarności. Spotykamy się już po raz drugi, żeby Cię pożegnać. Tym razem naprawdę Ciebie. To Ty wtedy, w 80 roku w sierpniu, do postulatów gdańskich chciałaś dołączyć postulat prawdy o Katyniu. Ty o tym całe życie pamiętałaś i tak właśnie śmierć poniosłaś. Ania, która całe życie walczyła o sprawiedliwość i o prawdę, dziś, mimo śmierci, staje w pierwszym szeregu tej walki, wytrącając kłamcom ich atrybuty.